Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. I to będzie chyba piąty odcinek. Nagrywam to, kiedy akurat rzuciłem pierwszy odcinek. Jeszcze nie ma wyświetleń, ale zobaczymy, czy wam się seria spodobała. Na tą chwilę będzie 5 odcinków. Stawiam, że zakończymy cały Biały Sad. Może nawet będzie więcej, zależy ile będziemy to ciągnąć. Ale ogólnie wykończymy cały Biały Sad i w tym momencie wtedy... Kurwa, pies. Spierdzielaj psie. Mimo tego, jak bardzo was lubię, to jesteście niestety złe. Ludzi bijecie. Nie może tak być. O. I subcio. Wracając. Skończymy Biały Sad. Pewnie zostało parę pytajników, ale to pewnie parę pytajników przejdę poza odcinkiem. Jak na przykład przed chwilą byłem od gdzieś na tym obszarze tutaj. Tutaj mamy gniazdo potworów, ale nie mamy kartaczu albo inne jakieś petardy, także tego nie spalimy. Ale będzie trzeba... O, właśnie, tego potrzebowałem. Jest kłucze ziele, żeby zrobić kartacz. I zobaczmy, czy nam się idealnie starczy. Raczej tak, także chodźmy do alchemii. Nie, to jest samum. Oślepia przeciwników w zasięgu rażenia, niszczy gniazda potworów. I kartacz. Na kartacz nie mam, ale z miłą chęcią zrobię samum. O, no i nice. I zobaczmy, gdzie jest ten samum. Tutaj jest, tak. No to damy tutaj, na to miejsce. I wracajmy na konika, bo ogólnie idziemy teraz właśnie załatwić gryfa, naszego pierwszego bosika. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także na razie Geralt się powie... Uuu, jeszcze. Mi się jaskółcze ziele przyda, bo ostatnio strasznie mało go posiadam. A ono jest niezwykle cenne, jest bardzo potrzebne na te wszystkie różne petardy niektóre. O, jest i Vesmir, dobra. Idziemy do Vesmira. Panie Vesmirze, jestem pobić gryfa. Ale czekajcie, nie w nocy. Zróbmy, że będziemy walczyć z nim o świcie. Kiedy wstaje dzionek, czyli niech będzie szósta. I tak niewiele zostało do szóstej, także idealnie. O. Cześć wujku Vesmirze. Widzę, że fajne tu są kurna liście. I inne takie fajne smaczki. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. Hmm? To jak, gotowy? Czekaj. Czekajcie, ja chyba mam za daleko mikrofon. O, teraz jest git. Możemy zaczynać, wujku. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. Mhm, jest wicznie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. O, to chodź, jest... przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. A Vesmirku, skąd ty masz owce? Czy to jest jakaś fake owca? Powiedz, jak co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. Mhm. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? A, może. Może w towarzystwie. Czekamy, aż nasza przynęta zostanie wzięta przez gryfa. Musi być gdzieś niedaleko. Jest i gryfik. Chodź, przywitamy się. Czekaj. Kusza. Będę mu kurna strzelał po nocach. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Och, Vesmir, że ty o mnie dbasz. Miałem cię za tyrdę z analistę. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Czyli jednak może używać takich rzeczy. A dobra, kusza. Wystrzelić z kuszy. Masz, kurna. Ała. Da. Ale nie wygra ze mną. Używam, kurna, magii. Dobra, szybko art. Nie, nie udało się. Nie daj mu uciec!
kurwa. Koni, wracaj. Szybko musimy gonić. Gryf tam spierdziela, ja rozumiem, że się przestraszył, no ale kurna no. A dobra, widzę, tam się ukrył. Szybko przez krzaki, nie zobaczy nas. Wracaj. Kulawo, trochę chmielu. Trochę chmielu. Na, szybko wchodzimy na konia. Czekaj, wujku, weź mi, że już idę. Dam koniowi taką rózgę, że nawet się nie spodziewa. Kurna, płotka. Ja rozumiem, że... A, dobra. Innym razem. Dobra, dostał. No dawaj. Dostaniesz, kurna, z Arda, to ci się odechce. No, kurna. Masz. Trochę ataków silnych. Wody i zaraz dostaniesz podkowy. Ała, kurda, no przestań machać, zaraz ci strzela takiego kopa w dupę, że normalnie ci się odechce latać za wszystkie czasy, no ała, no. O nie, o nie. Nie, kurwa, nie polecisz. Ła, dostałem od niego. No, szybko wody napiję się. Błagam, no. Chodź tu do mnie. Nie, nie da rady. Dobrze, Vesmir. Dawaj mu kopa po dupie. Leż, chrzmato, jedna. Ała. No. Kurna. I co? Nie byłeś taki kozak, co? Trzeba było się bić z Dedźminem. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek się uczy całe życie. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie Wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra. Oj, to przecież... Uuu, najsik. Same fajne rzeczy. O, będziemy brać łeb naszego gryfika. Jestem aż zdziwiony. A, dobra, widzę, na koniu mamy. Dobra, no to idziemy zgłosić się do Nilfgaardczyków z trofeum. Nie będziemy się nigdzie zatrzymywać, trzeba dowieść trofeum. Mógłbym w sumie szybciej tym poruszyć się, no tym, wiecie. Czekajcie, bo nie wiem, czy gra czasem nie jest za głośna, aż zobaczę. I guess not, ale dla pewności trochę ściszę. O! Myślę, że będzie gildo. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Czekaj, tu czasem nie było podpora. Właśnie, upiór jest. Mam drugi poziom, ona ma siódmy. Czy ja chcę się bić z upiorem na siódmym poziomie? Ależ oczywiście, że tak. Dlatego zrobimy tylko jedną rzecz. O! Na upiory. I oczywiście Irden, bo jakby żeby inaczej. Masz, kurna, jego raz. Do mnie. Ona się wystraszyła, czy jak? Punkt umiejętności. Nice, dobra. Jak punkt umiejętności, to pytanie, w co dać? Lecimy dalej z szybkimi? No, raczej tak. Szybki atak jeszcze bardziej zwiększymy. Oj, nie, zaraz. Wziąłem nie to. Tu. Tak, akceptuj. A chodzi mi o ulepszenie, tak. Ulepsz. I to... I to tak... To już dałem? Mogę ulepszyć? Tak jest, ulepsz. Dobra, ulepszone.
Czyli można powiedzieć, że kinda ją pokonałem. Zaraz, nie to. O, to właśnie. Zejście na dół. Niech galczycy chwilę poczekają. Tu jest. To było tak szybkie. Ja myślałem, że będę walczył jak z bossem. No cóż, widać, że upiór nie mógł powstrzymać pana Dedźmina. Prześmieszkowo mówię. Dobra, mam jeszcze trochę misji pobocznych, zlecenie na Gryfa. Wszystkim się zaraz zajmiemy, tylko ja chcę wiedzieć jedno. Co to jest? Strzeżony skarb. Okej. Niestety przypadkiem jedną rzecz sprzedałem, także już z tym skarbem to ja mogę co najwyżej się pożegnać, ale mogę podpalić. To chyba potrzebuję igli. Czekajcie, bo tu mogę włączyć to. Znaczy, podpalić. Przepraszam bardzo, podpalić. Zobaczmy, czy jest tu coś jeszcze. W poszukiwaniu resztuk żokoły żmi. Okej. I guess mogę się tym zająć innym razem, bo na razie chcę tylko pozbierać co to tutaj jest i stąd idziemy. Okej, mamy jeszcze tu jakieś grzyby. Gziby. Już więcej gzibów nie potrzebuję. Dobra, to możemy stąd iść. Aj, koniku, pozbyłem się pupiora i mam o nim w bestiarnuszu notatkę. I co najwyżej wiem o nim, to że da się szybko go pokonać, jak szmatkę. To miejsce mocy. Dobra, a zatem wracamy już na drogę i jedziemy wreszcie do naszego pana. Do naszego pana, którego mieliśmy pojechać i wreszcie nie pojechaliśmy. No, i teraz trzymamy się dróżki i lecimy na Szczecin. Wiecie co, nie spodziewałem się, że tego upiora tak szybko ubiję. Jakby spodziewałem się, że będzie trudny, 7 poziom w końcu, 5 poziomów pode mnie wyżej. No ale kurna, ja myślałem, że tego... Wiecie o co mi chodzi, ja myślałem, że tu 5 poziomów różnicy zginę jak Szmatix, a tu jednak nie, ale w sumie jest miecz i opowieść mam, także nie dziwię się. Ale jednak są czasami trudności z walką. Także ja lecim do przodu. Panie kapitanie. Mam dla pana głowę śmiecia Gryfa. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Oho. Nie, na bogi, nie! Ulala! Czego? Przestałeś udawać dobrego wujka. Przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha, moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moje miejsce, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. No, mam tego Gryfa, co żeś pan chciał. Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Które drogi wymagają szybkiego podjęcia decyzji? Wybierz odpowiedź, nim upłynie czas. A ja nie wezmę, bo mam cię w dupie. A weź se kurna wsać kurna w pachwiny te kurna woreczek. O Boże, ale go tam kupił. Dobra, bo ja mogę tutaj pójść do niego. Bestia z mojego stadu załatwiona. Mogę do pana przejść. Szpiegi czy w interesach? Panie, w interesach przyszedłem. Pokaż mi swój towar. Mam tu, panie, takie rzeczy, że pan się zdziwi, że dobra, to są lepsze spodnie, to je zostawię.
Zobaczmy w ogóle, które spodnie są lepsze. Może inaczej. Zanim w ogóle coś od ciebie ten... Bywaj. To pozwól, że ja sobie najpierw zobaczę, co jest dobre. I jeden... Jeden... Dwa. Czyli te najbardziej się nadadzą. No ze zmieczy to to gówno, nic się tu nie nada. Nic nie ma sensu trzymać po nic w ekwipunku. Tak, nie ma nic sensu trzymać, zatem git. Też, to też, ale z rękawic zobaczmy. To trzy, to trzy. Czyli wszystko jest na równo, tylko pewnie to jest niebieskie, więc ma nieco inne. Obrażenie obuchowe, cięte, podpalenie. Obuchowe, kłute, cięte. Chyba wolałbym te. One mają... Też zobaczę, jak wyglądało to się prezentuje. No chyba bardziej te wolę. No a reszta to na sprzedaż, panie, do gruzu z tym. Pójdzie i będzie git. Raczej już nic tutaj nie mam. Coś takiego, co mi nie jest. Czekaj, panie kwatermistrzu. Na przeszpiegi czy w interesach? W interesach, kurna, ile będziesz mnie pytać? Pokaż mi swój towar. No, ja zacząłem? Tak, myślałem, że nie zacząłem już odcinka. Tak, to już tak, wszystko oddajemy. Sprzedaj, 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 sprzedaj. Sprzedaj, 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 sprzedaj. I sprzedaj, i sprzedaj, i sprzedaj, i sprzedaj, i sprzedaj. I jest git. A zobaczmy, co tu masz. Srebrny miecz na poziom 4. Topór bojowy. Pogrzebacz. No masz tu niby fajne rzeczy, ale czy ja chcę? Raczej nie. Wolę na razie sobie zbroję ulepszyć, bo to mnie najbardziej jara. Bywaj. No, dziękuję, do widzenia. Miło się rozmawiało. I dłużej to nie będę siedział, niech tam go sobie... Go tam dotykają tym. Czekaj, opuścić biały sad? Jeszcze nie. My tu mamy jeszcze tak dużo rzeczy do zrobienia. No patrzcie, ile tu pytajników, aż się proszą. Zatem mamy parę misji pobocznych. Na przykład... Zaginiony w akcji... Przynieś eliksir zielarce. Albo przeszukiwania resztunku. To zajmiemy się tym. Bo tu widać, że to jeszcze tego nie zaczęliśmy absolutnie, także się tym zajmie człowiek. No nie wiem, jakby dowiedział się cesarz, że ja akurat mu wchodzę w plany, no to nie wiem, czy byłby taki chętny ruszyć na Nowigrad. Bardziej patrząc na to, że patrzcie, co ja tu noszę, mam łeb, kurna, tego gnojusa. Jest po mojej lewej dupie, lewym pośladzie, prezentując, że mam bardzo wyeksponowany tyłek jako Geralt. Normalnie, dwie bułeczki, aż bym dotykał. Tak, gadam. No, tak czy inaczej. Pokazuję tym, że jestem mocny we wszystkim, nawet w gębie. Dobra, ale zróbmy już tę misję poboczną. No, lecimy dalej. Szybciej, koniku. Mamy 500 metrów jeszcze do przejechania. Ach, zachód słońca. Nigdy mi się nie znudzi. Powoli do przodu i zaraz będziemy... na miejscu. Tylko czy tu nie ma za głęboko? Nie, nie ma na szczęście za głęboko. Dobra. To jest nie tak. Okej, okay, nie lubisz pochodzić po rzece. Dobra, to ja pójdę. W sumie to jest trochę za głęboko, nie dziwię się. No to czekaj, że cię przeteleportuję moją supermocą. O, widzisz? Mam moc gwizdania. Używam 50% albo nawet parę procent mocy, której używa Ciri. Czyli dokładnie nie teleportuję siebie, ale konia już tak. Wystarczy, że tylko zagwizdnę, a koń od razu rusza.
Dobra, zatem jesteśmy już niedaleko tego znajdź Dune Wildendarta. Zaraz się tym zajmiemy. O, to ten quest. Kojarzę go u Tivolta. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiana. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastian bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Byłeś na pobojowisku. W twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywce. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiana, a dobrze zapłacę. Dobra, no to lecimy. Ja tam już byłem niedawno. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra, no to mamy. Lecimy. Let's go! Pójdziemy do przodu od razu. Boniu, ile tu ludzi jest? Zawołam konia. Ktoś tu do mnie pisze. Potem zobaczę, kto tu pisze. A, oni już tam do przodu pobiegli. Kurna! Sorry, ja używam modernistycznej, nowszej technologii z XXI wieku, która nazywa się telefon. Nie wiem, czy znacie. Hela musy, co kurna na piechotę, a ja co, konia mam. I nie tylko na takim, którym jeżdżę, bo na spodniach też się znajdzie. Dobra, a zatem jesteśmy. To czekamy na niego. A za ten czas zobaczmy, co tu jest na telefonie. Dobra, jesteśmy. Gadaj, co robimy. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Dobra, no to obszar zadań. Okej, dobra, wiem. Chyba tam są te potworki. Na pewno widzę, że tu jest receptura albedo. W ogóle przy okazji jeszcze te ciała poprzeszukuję, bo tu jest jeszcze dużo mieczy, które można poszukać i sprzedać później. Są i gule! Dostaniecie kurna w dupę! Tak, który do mnie idzie? Co mi kurna kolegę zabijacie? Do kurna budy! Do budy mi kurna spierdzielać, dopiero co was kurna ściąłem. I to dobrze klingą. O. No. Zaraz, kolego. Jako wiedźmin muszę każde ciało, kurna, zebrać z niego wszystkie potrzebne mi składniki. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastian był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. A nie wiesz, stary, nie wiesz. Wiem, kliknij i prawdź się, żeby zbadać. No to zbadamy.
Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! Chodź! Dobra, biegnę! 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 Piesku! Piesku, kurna, no nie uciekaj mi! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu. Widzieliście te guci, kurna, gapi? Sam tu zginie. A do swoich... Jak normalnie byście wzięli taki sobie worek na wsi na kartofle, bo na co innego, na kurna pszenicę, byście sobie poczyli, kurna, troszeczkę poprzycinali i wyglądacie jak on. Zarąbisty cosplay na Comic-Con, mi się wydaje. Nie. Bądźmy gdyby nie czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. No, ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Aż dziękuję. Huzar, co tam, piesku? Chcę zacząć tylko ile jeszcze odcinka da rad. Umówmy się, że jeszcze zrobimy jedną misję jakoś. Huzar. Dobry piesek. Dobra, zanim was opuszczę, to pozwolicie. Ja wiem, że wy sobie tutaj gadacie, ale ja tylko przyszedłem trochę rzeczy pozbierać. Już was opuszczam. Do widzenia, miłego życia. Nie wiem, co tam jeszcze będziecie robili. By was, kurna, czarni nie znaleźli i nie pobili przy najbliższej chacie. No. Dobra, troszeczkę pochodzimy, bo tu jeszcze było mnóstwo zwłok, które mają miecze, które można później opchnąć. A ja jestem typem gościa, że jak tu jest dużo rzeczy do sprzedania, to sobie z chęcią to wykorzystam. A to miejsce jest idealnym miejscem do zebrania fajnych rzeczy i sprzedania później. Dosłownie, tu jest tyle rzeczy, że jakbym mógł później opchnąć znowu tego gościa, co byłem i mieć z tego hajsiwo. Magia, to miejsce mocy. O dobra, mogę to spalić nareszcie i będzie expik. Dobra, niech się to wysadzi tam dalej, a ja se kurna użyję mocy. No i nice. Zrobiliśmy parę już dobrych uczynków. Teraz można pójść w sumie znowu do tego nilfgaardzkiego obozu i sobie Halo? Jak ty się kurna tu pojawiłeś? Przecież ci spaliłem kurna twój w dom, twoją chałupę, no spierdziela i już z osiedla. No. Ja ci kurna mieszkanie spalam, a ty nadal siedzisz, no. Niewybaczalne. Dobra. Tu. Witaj, panie Wiedźminie, co pan robi? Obszukuję zwłok. Jak znajdę twojego ojca na polu, to dam ci znać. Ja na razie zbieram miecze. Będę miał hajs w portfelu, aż się oczy świecę. Dobra, raczej już wszystko, a jednak widzicie, nie wszystko. Nie. Raczej wszystko zebrałem. Chyba, że wrócę tu następnym razem, jak jeszcze coś zostanie i po prostu będzie z tego hajsiwo. W ogóle, ile ja mam hajsu, tak się zastanawiam. 700, panie. Bogactwo. Zatem ruszamy teraz z powrotem. Znaczy nie, gdzie my możemy ruszyć? Na rozstoje pójdziemy. Albo zanim na rozstoje,
dowiedziałem, że tam jest pytajnik i możemy do niego się udać po drodze. Tylko czy ja dobrze biegnę? Ten pytajnik jest bardziej w lewo, gdzieś tam. Gdzieś tutaj. A więc tu takie buty. Dobra, koniku, zejdę z ciebie, bo mamy gulę do załatwienia. Boniu, co ja tak macham tym mieczem? Dobra, dawać, chodźcie do mnie gulę. Jak dostaniecie ode mnie w papę, to wam się odechce, kurna, znowu żyć w tym pięknym przybytku natury. Ała, ała. Macie pod... Nie, miecz mi się zepsuł. Dobra, gdzie tu jest coś do naprawy? Nie mam. Nie mam do naprawy miecza. Shit. Dobra, ja wiem, że trzeba go naprawić. To się tym zaraz zajmę. Dobra. No muszę przyznać, nie spodziewałem się, że mi powoli zacznie się to psuć. Ale zaraz się tym człowiek zajmie, tylko najpierw tutaj trzeba pozbierać wszystko, co my tu mamy. Krew gula i podpalamy. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. No i super. Do widzenia, odnawianie przedmiotów. Medytacja, co? Zobaczymy, czy poważnie tam pisało, czy ja widziałem. To poczekajmy. Mi się gorąco zrobiło, kurna, odbicia się z tymi gulami, nie tylko. Nie, oszustwo, ale wybuchło to za mną, także się dziwię, że mnie to nie wybudziło ze snu, ale no cóż. Takie życie Wiedźmina, dobra. Idziemy do obozu. W obozie kupimy troszeczkę stawów naprawczych pod miecz, bo to się bardzo przyda. Dobra, jesteśmy. Gdzie jest ten obóz? On był gdzieś w lewym górnym rogu, tak, dobrze myślałem. A zatem szybka podróż. Fajnie wam się powiem, bawię. Nigdy przy żadnym jeszcze RPG-u się nie bawiłem i ogólnie grze. Nie wygrałem w Assassina Unity, ale to nie jest nic. To jest nic w porównaniu z mocą Wiedźmina 3. Dosłownie przy graniu w tej grze czuję taką moc, że spinają mi się poślady. Nic by pewnie nie przeszło nawet. Na przeszpiegi czy w interesach? Poka mi swoje towary, pokaż gościu. Swój towar. Poka mi, co trzymasz, a ja ci oddam wszystkie miecze. A zatem spacja. No i posprzedane. Jest. Proste narzędzia kowalskie do naprawy. Tak, przyda się. I teraz jakiś mieczor, czwarty poziom. Panie. Później się przyda, jak podbiję czwarty poziom. Chociaż czekaj. Pokaż mi swój towar. Jeszcze mam parę innych rzeczy do sprzedania. Z tego co pamiętam. Aha. Tylko klucz z temerską lilią mogę sprzedać. A takie rzeczy to pewnie u tamtego kupca, co mogę kupić zbroję. Otóż życie. Składnik rzemieślniczy. Mózg potwora. Poważnie? No nieźle. Nieźle. Tak, to tutaj zdam. Dziękuję. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? No aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Przesłyszało ci się, gość. Ja po prostu chcę stąd odspierdzielać od ciebie i naprawić swój mieczor. Ile on ma teraz? 64. Nie no, na maksa naprawmy. Gdzie to tak? Dopóki jeszcze się da, pokorzystamy z niego. Nie no, nie będę nierozważny. Idę od was. Się brzydzę wami. Teraz stąd idziemy. Wiem, że mam jeszcze parę questów pobocznych. I nimi człowiek się na pewno zajmie, ale... Mam jeszcze mało kasa, bym chciał kupić zbroję. Gdzie mogę się udać? Tutaj niby jest jakieś miejsce. Pójdziemy do tartaku w takim razie.
załatwimy ten jeden pytajnik i to będzie chyba na tyle w tym odcinku, bo jeszcze parę pytajników trzeba załatwić, plus za niedługo chcę przypomnieć, ktoś mi tu przypomnie co. Gdzie? Wilk! Chodź już, Maciuże, zaraz ci dam takiego kopa, że przestajesz mi tutaj ludzi straszyć. Wracaj! Wracaj! Kurna, nie uciekniesz mi! Wracaj, wilku. Kurna, dobra. Chyba już gówno zrobię. Ale mogę się pozbyć guli. Hajnie! Hajnie! Jo! Ała! Spierdzielać mi stąd. Dobra, na pół przepołowione. Ała, masz. Jeszcze jeden ghoul. O. Proszę. No i już po ghoulach. I przybyli osadnicy odbudować swoje włości. Ciekawe, czy to jak znowu bym wrócił, to by było to odbudowane. Jest. Miejsce zostało wyzwolone. Znowu pojawiają się w nim ludzie. Nawet kupiec jest. Witajcie! Mam pytanie, proszę pana. Pokaż mi swoje towary. Dlaczego ty wyglądasz jak taki pewien kapitan? Niech będzie, ale mam na ciebie na oku. Dobra, mogę ci posprzedawać teraz wszystko. Fiolki. To, czy to jest na sprzedaż? Rupieć, dobra. To jest rupieć? Rupieć. Rupieć. Oho, oho, oho. Sprzedajemy, będzie hajsiwo. Będą pieniążki, a pieniążki równa się lepsza zbroja. No i nice. Oficjalnie zarobiliśmy tyle, ile potrzebuje na tamtą zbroję, co była u jednego. Dobra, wiecie co, chyba tutaj już skończymy, skoro wyzwaliliśmy to miejsce, to pewnie jak znowu tutaj wrócę, to będzie się wiele rzeczy zmieni i może będą jakieś kwestiki. A nie, bo tu jest potwór, wilczuk. Dobra, czekajcie, to co widzowie, na tyle kończymy, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej z tej gry, odcinku. Na pewno, nie powiem, pojawi się jeszcze sporo tutaj rzeczy. Więcej odcinków, a co się równa... I co, pasku? Nekery! Będę miał nowe potworki do glosariusza. Spierdzielać. Nie lubię was. Wyglądacie jak małe, upośledzone dzieciaki, które właśnie uciekły z domu. Oczywiście, spokojnie. Nie mam na myśli nikogo wyzywać. Ale te... Kolejny, kurwa, spierdzielaj, daj odcinek zakończyć. Kurna, daj odcinek zakończyć. Ale ty dziwnie wyglądasz. Jakbyś za szybko, kurna, schudł. Jakby twoje fauny nagle w sekundę po prostu zeszły po prostu od odchudzania. No ale cóż, życie, wracając. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, będziecie chcieli więcej odcinków. Na tym chyba skończymy. Bo pisałem, że tych nekerów jeszcze więcej się pojawi, to najwyżej je w tym czasie pozabijam. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie więcej zobaczyć filmików na moim kanale z Wiedźmina 3. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!